Wszystko, co nas łączy, Radio Wilno. Rozmowa dnia. Dzień dobry w studiu radia Wilno Paweł Kobak. W Wilnie, jak i w wielu innych samorządach, trwa druga tura głosowania w wyborach do rad miast i rejonów. W ponad 40 samorządach w wyborach bezpośrednich mieszkańcy wybierają też merów. W audycji rozmowa dnia witamy gwarantowaną już radną z ramienia partii Akcja Wyborcza Polaków na Litwie Związek Chrześcijańskich Rodzin, panią Edytę Tamoszunajty. Dzień dobry, panie. Dzień dobry. Panie Dyto, gratuluję wielkiej wygranej w wyborach do Rady Miasta Wilna. Nie udało się zostać marem stolicy, ale wszystko jest przed Panią. Jest Pani młoda i energiczna, i jeżeli popularność Pani będzie rosła takimi tempami jak teraz, to nic innego jak fotel mera Wilna. W 2023 roku ma Pani już w swojej kieszeni. Dziękuję. Po pierwsze gratulacje. Ja z kolei chcę podziękować wszystkim wyborcom, którzy głosowali na mnie i także na właśnie naszą koalicję Związków Chrześcijańskich Rodzin, ponieważ mamy sześć mandatów dzisiaj w nowej już tej Radzie obecnej. I dziękuję serdecznie wszystkim wyborcom. Także chcę bardzo podziękować wszystkim ludziom, którzy pracowali w komisjach wyborczych. Wiemy, jaka to jest trudna praca. I mało opłacalne. I wszyscy ci, którzy byli, którzy pomagali i wspierali naszą kampanię wyborczą, to bardzo dziękuję. Jak będzie w 2023 roku, zobaczymy. Mamy przed sobą czteroletnią kadencję i dużo do zrobienia, więc, więc przed nami dużo. A ten sukces, to jak pan tutaj redaktor powiedział, że wygrana, ale muszę też przyznać, że Cieszę się z tego, ponieważ naprawdę miałam jako kandydat na mera wystarczająco dobry wynik, bo uprzedziłem i Paula Luckasa, obecnego wicemera, ale on jest przewodniczący. Największej prawie partii na Litwie socjaldemokratycznej, i mój wynik jest dwa razy lepszy niż jego. Także posła na Sejm Puteikisa wyprzedziłam trzykrotnie z lepszym wynikiem. Tylko kilka głosów nie zdobyłam niż obecny minister Sinkiewicius. I naprawdę z takimi ludźmi rywalizować, którzy no, w polityce są na szczeblu państwowym jest nielatwo i ta konkurencja wielka była, no, natomiast wynik mnie zadowala. W wyborach do Rady nabrała Pani 6462 głosy pierwszeństwa i była pierwsza na liście kandydatów koalicji AWP ZHR i Sojuszu Rosjan. W wyborach do Rady Wilna z 2015 roku nabrała pani też niemalo, ale tylko 2015 głosów. Co się stanęło, panie Edyto, pani zdaniem? Bo popularność pani wzrosła ponad trzykrotnie. Nie ma innego przepisu na sukces niż ciągła praca. I myślę, że ten wynik i właśnie, no, że wyborcy nam nie oddali głos i na naszą partię, więc to jest ciągła praca. Ta kadencja, która już dobiega końca, ona naprawdę nie była łatwa. Bo pamiętamy rok 2015, kiedy były i zdegradowano 10 szkół, ponieważ tylko półtora roku byliśmy w koalicji rządzącej. Przez pół lata byliśmy w opozycji. Było zorganizowano dużo wieców. Pomagaliśmy wspólnotom szkół, zdegradowanych szkół właśnie, ubiegać i w sądach. Więc zawsze byliśmy razem z ludźmi i pomagaliśmy codziennie. Więc to i daje wynik tego sukcesu. Czy zostawia pani Rady Wilna kadencji 2015-2019 satysfakcją wykonanej pracy? Czy wszystko udało się wprowadzić w życie? Dużo udało się wprowadzić, ale czy wszystko, co żeście jako frakcja planowali? Bo półtora roku, wspominała Pani, byliście tylko u władzy, która pomaga wprowadzać w życie niektóre cele. No, wszystkiego na pewno nie wykonaliśmy, po prostu, że takie życie, że wszystkiego nie wykona się, bo ciągle trzeba dbać o miasto, o dobrobyt naszych mieszkańców. Ale właśnie przez i tą kadencję i przez te półtora roku, kiedy byliśmy w koalicji, naprawdę zrobiono jest dużo. Ja sama koordynowałem i kurowałem dziedziny oświaty, kulturę, energetyka obrzeże miasta, więc. W tych dziedzinach naprawdę jest robione dużo. To i wynagrodzenie naszych pracowników pracujących w przedszkolach, wychowawczyń, kucharek, pomocniczek. Także duża renowacja gimnazjum Jana Pawła II, duża renowacja gimnazjum imienia Władysława Syrokomli także odnawiamy i renowujemy dwie placówki oświatowe, to Zielone Wzgórze, szkoła, przedszkole, także źródełko. Każda nasza placówka otrzymała pieniążki, czy na placy zabaw, czy na wyposażenia, czy na remonty zewnętrzne. Więc, ale tutaj mówię bardziej o placówkach naszych polskich, ale także koordynowałam wszystkie placówki oświatowe, jak i kulturalne placówki, więc dużo Mamy inwestycyjnych projektów przez te półtora roku, robiliśmy i nadal robimy 46, więc każda szkoła, przedszkole otrzymała na potrzeby. Jeżeli mówimy o grupach przedszkolnych, to więc zostały dodatkowo stworzone miejsca. Przez ostatni rok stworzyliśmy ponad Półtora tysiąca nowych miejsc dla dzieci w przedszkolach. To czyli też kupiliśmy budynek przy ulicy Popierniczej. Także wynajęliśmy budynki w dzielnicy Pilajty, gdzie dzieci, gdzie zostały stworzone sześć nowych grup. W dzielnicy w Boltupiach nie było żadnego polskiego przedszkola ani rosyjskiego, więc tam już dzisiaj są w przedszkolu polska i rosyjska grupa. Więc naprawdę dużo udało się zrobić, ale dużo jeszcze jest i, i pracy przed nami. Jakie plany waszej partii na najbliższą kadencję w Radzie Samorządu Miasta Wilna? Czy istnieją plany priorytetowe, czyli pierwszorzędnej wagi, które no, nie mogą czekać? Czy wszystkie są ważne dla was? No Plany i prace wszystkie są ważne, więc obrzeża miasta naprawdę przez te półtora roku były i asfaltowane drogi i chodniki nowe zakładane, więc naprawdę jak i nowa wiliejka, jak i grygiszki czy ponary naprawdę potrzebują jeszcze więcej uwagi, bo no, są problemy i powiedzmy. Ostatnie tylko dwa lata były większe inwestycje kierowane na te dzielnice, więc tych dzielnic mieszkańcy czekają i na oświetlenia, żeby byłyby oświetlone drogi, także żeby byłyby i przystanki odpowiednio zrobione, pawiliony i tak dalej. Więc także chyba priorytetowo zawsze jest oświata, bo przyszłość dzieci i wykształcenie jakościowe, jakościowe wykształcenie, które otrzymują nasze e, dzieci w szkole, jest bardzo ważne. Także dziedzina kultury. Powiem, że. Też tutaj trzeba kontynuować, bo prze, jeżeli równamy 2015 rok i 2019 to finansowanie dziedziny kultury wzrosło e, dwa razy e, większe jest mamy prawie e, dzisiaj skierujemy na to prawie 9 milionów i to trzeba te dobre prace naprawdę kontynuować. Jeżeli mówimy o dzielnicach sypialnych to też ważna jest renowacja budynków, bo w obecnej chwili mamy wyrenowanych 141 budynek a 755 budynków wielopiętrowych czeka na renowację i mieszkańcy naprawdę czekają, bo wiadomo, że wtedy i mniej trzeba płacić za ogrzewanie, za usługi komunalne, więc w tych wyborach samorządowych startowaliśmy z takim bardzo obszernym programem wyborczym, który obejmuje wszystkie dziedziny, no życie mieszkańca tutaj w Wilnie, więc i Oświata Kultura, e, dzielnicy wybrzeże Miasta, Transport publiczny, bo wiadomo, że dużo w tej dziedzinie też moja koleżanka Danuta Narbut kuruje transport publiczny i jest odnowionych dużo autobusów ponad 200, ale trzeba i jeszcze dalej odnawiać nowe y, autobusy, y, musi miasto zakupić, także i na przykład żeby byłyby i późniejsze dojazdy do tych takich bardziej odległych y, dzielnic od centrum miasta. Także chyba nie wspomniałam tutaj o ziemi, więc 900 działek sformowaliśmy przez te ostatnie półtora roku i jeszcze 1900 działek mamy przez te kolejne dwa lata, 19-20 rok sformować, by zakończyć właśnie oddanie ziemi prawowitym właścicielom więc naprawdę tej pracy jest sporo i myślę, że będziemy dalej pracować. Ciągłość jest bardzo ważna. No i też bardzo ważna jest ja uważam komunikacja z mieszkańcami, spotkania z wspólnotami. Także ja Przyjmuję sama dużo interesantów, którzy do mnie zwracają się, czy do moich kolegów radnych, więc komunikacja to jest też bardzo ważne, by rozmawiać z mieszkańcami, by wiedzieli, jaka jest praca radnego, jakie decyzje podejmuje radny. I wiadomo, kiedy y, słyszy problematykę z pierwszych ust od mieszkańca, to też lepiej jest no, przyjąć tę decyzję. I na zakończenie szukam teraz dyplomatycznego wyjścia, żebym nie został oskarżony o agitację za tego lub innego kandydata na mera. Spytam dlatego w ten sposób: czy z dwoma panami, walczącymi obecnie o stanowisko mera Wilna, z każdym z nich i jego partią, jego komitetem, możliwa jest koalicja AWP LZHR Mówię oczywiście o koalicji rządzącej? No myślę, że jest możliwe. Obecnie pracujemy z obecnym Marem Simone i jak powiedziałam, jest ważna ciągłość naszych prac, co wykonaliśmy przez te półtora roku i kontynuować to dalej. Jasne przypomnę ten czas, kiedy do 2015 roku, czyli 2011-2015 rok, też pracowaliśmy w koalicji z byłym merem, z Okasem. Więc i z jednym i z drugim jest możliwe, bo przede wszystkim to jest nasz program wyborczy i co zostanie wpisane w, właśnie w program ten koalicji bo przychodzimy po to, by to, co obiecaliśmy, z czym przychodziliśmy do swoich wyborców i właśnie jaką mają problematykę, jakie mają problemy nasi mieszkańcy, więc żeby to rozstrzygać, to jest przede wszystkim ważny jest program wyborczy i program, który będzie no już myślę, że w przyszłym tygodniu uzgadniany razem z naszymi partnerami koalicyjnymi. Jeszcze raz gratuluję doskonałego wyniku pani Edyto. Życzę sukcesów w przyszłości. Dziękuję za wizytę w studiu i rozmowę. Dziękuję bardzo. A naszym słuchaczom przypomnę, że w audycji Rozmowa Dnia gościliśmy radną miasta Wilna, panią Edytę Tamuszynajtę. Do usłyszenia. Rozmowa Dnia. O sprawach aktualnych i istotnych. Na tematy ciekawe i ważne. O postawach i decyzjach wpływających na życie każdego człowieka. Z ust tych, którzy je podejmują. Od poniedziałku do piątku o godzinie 9.30.